Witam wszystkich w kolejnym poradniku Blender w wersji 2.8. Dzisiaj pokażę Wam, jak przekształcać obraz na model 3D. Więc od razu zacznijmy. Na początek usuwam sobie ten sześcian X i Delete. Następnie dowolną grafikę, zdjęcie lub cokolwiek tylko chcecie. Przeciągacie sobie z pulpitu na scenę, na blenderze. Obrazek już jak widać jest na scenie. Teraz ustawiam sobie na samo centrum sceny. Tutaj posłużę się tym panelem, który właśnie pokazuje wszystkie informacje na temat tego obiektu, czyli tego obrazka. Więc po prostu w miejscu lokacji przy każdej osi wpisuję wartość 0 i zatwierdzam Enter. Następnie obracam sobie ten obrazek o 90 stopni według osi X. Wpisuję wartość 90. I też zatwierdzam Enter. Też sobie powiększę ten obrazek teraz, żebym miał lepszy widok na detale, tak? Żebym po prostu lepiej widział, co się tutaj, jak to wygląda całość. Wszystkie szczegóły bardziej dokładnie. Kolejną rzeczą będzie obiekt. W tym przypadku będzie to plan. Shift plus A wciskam na scenie. Wybieram mesh i plan. Z tego planu powstanie ten widelec już jako obiekt 3D. Jego lokacja automatycznie ustawiona jest na centralny punkt też, ale jego również obracam na 90 stopni względem osi X. Teraz jak widzicie, te dwa obiekty nachodzą na siebie, co może troszeczkę przeszkadzać przy całym modelowaniu, więc po prostu obrazek troszeczkę cofam według osi Y. Można to zrobić tutaj za pomocą strzałki, jeszcze raz przypominam, tu jest właśnie ta ikonka transform, która pokazuje nam te strzałki. Możemy też obracać tutaj tymi kółeczkami, wykonywać rotację lub skalować kwadracikami. Ja czasem sobie tym jeszcze pomagam, zamiast używać skrótów klawiszowych. Ok. Można powiedzieć, że podstawy takie główne już mamy przygotowane. Kolejną ważną rzeczą jest nasz widok. Musimy ustawić widok w taki sposób, żebyśmy widzieli wszystko pod kątem 90 stopni. Więc po prostu wciskam klawisz 1 na klawiaturze numerycznej i w tym momencie mam widok ustawiony idealnie pod kątem 90 stopni na obrazek i na plan. Od razu powiem kilka słów na temat tego widoku. Więc tak, jest to widok frontalny. W tym momencie pod jedynką, jeśli wcisnę 1, jest to frontalny widok. Na klawiaturze numerycznej przycisk 3 jest to widok od prawej strony. A przycisk 7 na klawiaturze jest to widok od góry. I jeszcze jedna rzecz dotycząca tego widoku. Na przykład ustawię sobie frontalny. I klawisz 9 na klawiaturze numerycznej jest, powiedzmy, drugą stroną tego naszego widoku, tak? Czyli chodzi o to, że tak, wcisnę sobie 1, mam frontalny widok. Jeśli wcisnę 9, mam widok od tyłu. Jeśli wcisnę sobie na przykład
trójkę, czyli od prawej strony i wcisnę 9, to wtedy mam od lewej strony. Jeszcze od razu pokażę całość. Jeśli wcisnę 7, widok od góry. Teraz wcisnę 9 i mam widok od dołu. Czyli po prostu ta 9 to jest tak jakby no, druga strona, przeciwległa strona, tak? Naszego widoku. Więc teraz wróćmy do widoku z klawisza 1, żebyśmy widzieli właśnie wszyściutko pod kątem 90 stopni. Kolejną rzeczą, która też jest bardzo ważna przy modelowaniu, jest tak zwany rentgen właśnie, bo jak widać ten plan zasłania nam obrazek, zdjęcie, przez co możemy być nieprecyzyjni przy modelowaniu. Więc żeby ten rentgen włączyć, wciskam klawisz Z na klawiaturze i wybieram toggle X-ray. I teraz właśnie mam ten rentgen włączony. Ok. Scena jest przygotowana do modelowania, więc przejdźmy do rzeczy. Na początek ten plan ustawiam sobie na samym środku rączki od widelca i skaluję go sobie względem osi X, żeby mniej więcej dopasować jego grubość, i względem osi Z, S, i teraz wciskam klawisz Z i wydłużam go sobie. Teraz jeszcze kilka szybkich dociągnięć, tak żeby mniej więcej nam to pokryło ten obszar. Powiedzmy, że będzie to gdzieś tutaj. Tak powinno być dobrze. Ok. Zacznijmy teraz dopasowywać tą siatkę właśnie do samego obrazka. Czyli róbmy model. Ok. Przechodzę sobie na tryb edycji i edytuję. Tutaj akurat w tym przypadku edytuję sobie same krawędzie, zaznaczone krawędzie, i najpierw tą pierwszą od góry krawędź zeskaluję sobie w taki sposób, żeby dopasować do zdjęcia. Tu sobie znów transform. Można przybliżać, polecam, jeśli chcecie naprawdę szczegółowo coś zrobić, to przybliżajcie sobie ten widok. O. Powiedzmy, że to będzie tak. Teraz zjedźmy na dół. Zajmijmy się tą stroną. Dołem. Też sobie wyregulować ładnie. Skalujemy. Jeszcze raz przypominam klawisz S. Będę wam powtarzał skróty klawiszowe, tak więc nie martwcie się o to. I teraz tak. Zacznijmy sobie od tej, powiedzmy, łatwiejszej strony, czyli tutaj końca tej samej rączki. Więc przy zaznaczonej tej krawędzi wciskam klawisz E, czyli Extrude, i przedłużam sobie to. Teraz skaluję za pomocą S. I znów E. I S. Skala. I powtarzamy ten proces. Oczywiście robicie to z taką dokładnością, jak tylko chcecie. Ja jakoś mega w szczegóły nie będę się wdrążał, ponieważ chcę wam po prostu tylko pokazać, jak to wygląda. Na czym rzecz polega. I tutaj mi takie coś. Ok. Tutaj zrobiona ta końcówka. Teraz
zajmujemy się górą widelca. Tutaj to samo robimy. Wciskamy klawisz E i przeciągamy. Hop. Teraz dajmy tutaj. Troszeczkę to powiększmy. I znowu klawisz E. I teraz S, skala. Troszeczkę poprawmy zaś. I znów E. S, skalujemy. I powtarzacie proces. Może troszeczkę bardziej jednak postarajmy się zrobić to dokładnie. Ok. To powinno wystarczyć. Będę to ekstrudował aż do samego rozpoczęcia tutaj tych widełek. Dodamy sobie jeszcze jedną taką krawędź. Tu już jest minimalne zwężenie. I mamy. Teraz tak. Na początku nasz obiekt jest w 2D. Jest on zupełnie płaski. Teraz, przed rozpoczęciem modelowania widełek, zrobimy z tego obiekt 3D. Czyli po prostu wybieram sobie edycję ścian, zaznaczam wszystkie za pomocą klawisza A na klawiaturze i daję klawisz E jako ekstrud i wyciągam sobie. Oczywiście nie za dużo, bo jak wiadomo, widelec jest płaski. Myślę, że tyle gdzieś powinno wystarczyć. Ok. Więc to mamy. Teraz kolejną rzeczą, jaką się zajmiemy, to dodawanie siatki po długości widelca. Po to właśnie, żeby wyciągnąć każdy ten szpikulet, tak? Więc wciskam Ctrl R i tutaj ta różowa linia pokazuje mi, gdzie cięcie nastąpi. I jak widać na modelu i na zdjęciu będzie to jak najbardziej optymalne. Więc po prostu klikam dwa razy lewy przycisk myszy. Tak samo tutaj też jest ładnie ustawiono, więc klikam lewy, nic nie przesuwam i jeszcze raz lewy. Tutaj robię to samo. Ok. Mamy dosyć fajną siatkę już zbudowaną na tego widelca. Teraz zajmiemy się samymi tutaj właśnie tymi widokami. Jak to zrobić? Zaznaczam sobie tryb edycji ścian. Wychodzę z podglądu rentgenowskiego. Jeszcze raz Z i odznaczam opcję toggle X-ray. I teraz tak. Wybieram sobie jedną ściankę i wciskam klawisz I na klawiaturze i delikatnie tylko przesuwam. Może przybliżę sobie troszeczkę bardziej ten widok. Kropka na klawiaturze numerycznej. I jak widzicie, po prostu on się chowa tak jakby do środka, ta ścianka. No? Tworzę nową ściankę, ale taką właśnie chowającą się. W tym przypadku staram się tylko delikatnie odciągnąć od krawędzi. Powiedzmy, że gdzieś tyle.
tu robimy to samo i na klawiaturze tutaj to samo i tutaj też. I tak będzie git. Teraz muszę sobie te ścianki dodatkowe, które właśnie stworzyłem, z których powstaną widełki, muszę je sobie wyciągnąć troszeczkę do góry. Czyli po prostu zaznaczam prawym jedną. Teraz trzymam shift, lewy i kolejną ściankę, i kolejną, i kolejną. Wracam do widoku z naprzeciwka, czyli klawisz 1. I wyciągam sobie te ścianki delikatnie do góry. Powiedzmy gdzieś dotąd. O. Na początku no, one są dość blisko siebie. Te tutaj, jakby to nazwać, no, przestrzenie między widełkami. Ale to za chwilkę się zmieni. Użyję teraz bardzo ciekawej opcji i pokażę Wam różnicę, na czym ona polega. Więc tak. Chodzi o opcję tutaj do wyboru, czyli punkt orientacyjny edycji wybranych ścian, werteksów oraz krawędzi tutaj na górze. Standardowo jest ona zaznaczona jako median point. I na przykład jeśli chcę skalować w tym momencie te zaznaczone ściany, to jak widzicie, one się zbierają do samego środka tutaj tego okręgu. A tego nie chcemy. Chcemy zwężyć same te ścianki z osobna, żeby wyciągnąć właśnie te szpikulce. To zmieniam tutaj na Individual Origins. I teraz mogę śmiało sobie skalować. I jak widzicie, każda z nich z osobna po prostu się zwęża. Więc teraz wracam sobie do widoku rentgena. I na początek wyciągam sobie na całą długość tych szpikulców. Następnie skaluję za pomocą klawisza S, powiedzmy gdzieś tyle, o, żeby to zakończenie było ostre. Jak widzicie, nie pokrywają się one idealnie ze zdjęciem, ale za chwileczkę to wyrównamy i już Wam pokazuję, jak to zrobić. Teraz wciskam sobie Ctrl R i przecinam tutaj sobie, chcę, dobrze właśnie, jeśli tworzymy siatkę równo, tak, według każdego szpikulca, na przykład w przypadku tego widelca, żeby siatka była równiutka na całym modelu, to po prostu klikam sobie lewy i jeszcze raz lewy i na każdym z tych szpikulców powtarzam tą operację. Mamy podzieloną na pół, ale jeśli chcemy być bardziej szczegółowi, dzielimy jeszcze na kilka dodatkowych części. Więc wciskam sobie lewy Ctrl plus R i powiedzmy rolką dajmy do góry na jeszcze dwa cięcia. To samo tutaj i tu i tutaj. Zróbmy na dole to samo. I mamy siateczkę fajną zrobioną. I teraz tak, żeby dopasować sobie ten właśnie te widełki do zdjęcia, tak jak one powinny wyglądać, przechodzimy do trybu edycji werteksów i musimy
Teraz tak, od razu powiem, o co chodzi w tym właśnie podglądzie rentgena. Mam ustawiony ten widok taki właśnie pod kątem 90 stopni, typowo z frontu. Jeśli sobie zaznaczę jeden werteks prawym przyciskiem myszy, to niestety zaznaczy mi się tylko jeden. Żeby zaznaczyć też ten z tyłu, wybieram, wciskam klawisz B na klawiaturze i tak jak po prostu na pulpicie sobie zaznaczacie wiele ikonek na raz, tak tutaj zaznaczacie wiele werteksów, łącznie z tymi z tyłu, które były schowane za tymi pierwszymi. Więc zacznijmy dopasowywać teraz te widełki do zdjęcia. Dodajmy sobie tutaj. Oczywiście też możecie jeszcze sobie z osobna to skalować. Na przykład i tutaj znowu B. Troszeczkę powiększmy to może. Ten szpikulec jest nieco grubszy. Może jeszcze troszkę. Gdzieś tyle powiedzmy. Pamiętajcie właśnie, żeby na przykład jak chcecie tylko poszczególne zaznaczyć, to pamiętajcie, żeby kliknąć najpierw mniej więcej w miejscu, gdzie chcecie zaznaczyć. Patrzcie teraz. Mam sobie zaznaczone tu, mam sobie zaznaczone tutaj, no. I teraz, jeśli znów wcisnę B i zaznaczę kolejne, to te z góry mi się w ogóle nie odznaczają. I teraz dzieje się coś takiego, a tego nie chcę. Więc po prostu zaznaczam sobie mniej więcej tak, po prostu werteksa, w którym, w miejscu, w którym będzie przesuwana ta siatka. Jeszcze raz B. S skalujemy. Tak samo tutaj. Tutaj. Tak. I zrobimy tutaj to samo. I jak widzicie, udało się mniej więcej nanieść ten obiekt na zdjęcie. I tą samą czynność wykonujemy z każdym widełkiem tutaj. W ten sam sposób dopasowujemy sobie. A, jeszcze jedna rzecz. Właśnie przy edycji tej zaznaczmy sobie z powrotem ten punkt orientacyjny na median point. No, i możemy dalej kontynuować pracę. Dopasowane tutaj już siatkę do tych widełek. Jeszcze tylko dodam kolejne przecięcia tutaj w tym miejscu, żeby też jednak odznaczyć troszeczkę bardziej ten prześwit między nimi. I tak wygląda ten nasz widelczyk. Jest jedno już niemalże prawie gotowy. Teraz tak. Dodam jeszcze, ponieważ trzeba ten
widelec wygiąć teraz. On póki co, jak widzicie, wciąż jest zupełnie prosty i dobrze by było go wygiąć. Więc dodam jeszcze sobie taką prowizoryczną siateczkę tutaj na rączkę, żeby też ona była podatna właśnie na modyfikację, na wykrzywianie tutaj tego miejsca, tak? Bo akurat no, nie mam tutaj poprzecznej siatki, żeby to robić. Więc tako jako prowizorkę wcisnę sobie Ctrl R i w tą stronę dajmy tak powiedzmy no, gdzieś tyle powinno wystarczyć. No. Jest ładnie. Dobrze jest. Teraz wchodzę sobie w Object Mode. Wychodzę z podglądu rentgenowskiego na chwilę, żeby zobaczyć efekt swojej pracy. Obrazek śmiało mogę sobie już zabrać. I teraz zaznaczam widelec, kropka na niego, z klawiatury numerycznej. Oglądam sobie. OK, powiedzmy, że mi pasuje taki wygląd. Rzecz kolejna. Teraz to właśnie nadawanie już samego kształtu widelca. Więc, żeby to zrobić, musimy teraz sobie ustawić widok jego od boku, czyli klawisz 3 na klawiaturze numerycznej. Przechodzę jeszcze raz w tryb edycji. Ponownie zaznaczam, włączam sobie rentgen, czyli Z na klawiaturze, tak żebym mógł właśnie wszystkie werteksy zaznaczyć, bo teraz jest ich schowanych za sobą naprawdę dużo. Tutaj w tym przypadku, na przykład jak widzicie, nie? Z ich co najmniej 4, tu w tym przypadku 8. Więc z rentgena po prostu będziemy je zaznaczyć, tak jak przy tworzeniu widełek właśnie widzieliście, jak to robię. Więc zacznijmy nadawać mu kształt. Jeszcze ja sobie dla ułatwienia tej pracy, zanim właśnie przystąpię do tego nadawania mu kształtu, ułatwię sobie tą pracę, dodając obiekt byle jaki, dowolny, może być, nie wiem, choćby nawet sześcian, po to, żebym widział, gdzie zaczyna się zgięcie widelca. Tak. Powiedzmy, że w tym miejscu on zaczyna iść do tyłu, tak? Do tyłu i później robi taki łuk. Więc zaznaczę sobie w ten sposób. O, i teraz widzę, skąd mniej więcej mogę zacząć wyginać tego widelca. Wchodzę w tryb edycji. O, przepraszam. Na zaznaczonym widelcu. Wchodzę w tryb edycji. Włączam sobie rentgen. I do działa. Mam zaznaczone edycja werteksów. I teraz tak. Żeby nam to ładnie i sprawnie poszło, wybieram sobie tutaj kolejna ciekawa opcja też, czyli edycja taka proporcjonalna. Od razu wam pokażę na przykładzie. Powiedzmy, że chcę sobie wygiąć go w tym miejscu, ten widelec. I domyślnie jest ustawiony w taki sposób, że robi się coś takiego. Po prostu przesuwam same te werteksy, które mam zaznaczone. Nic innego się tutaj nie dzieje. Przy edycji proporcjonalnej włączam ją tutaj. Daję Enable. Jak widać,
ciągnie on nie tylko teraz same zaznaczone werteksy, ale też stara się dopasować kształt taki, powiedzmy, zaokrąglony. Mogę wybierać rodzaj tego, tak? To jest smooth, domyślnie, sfera, czyli robi się coś takiego. Mogę na przykład konstant wybrać. Jest on taki, tak teraz pojawił się taki okrąg biały, czyli to jest zasięg właśnie działania tego. Też jest random, czyli takie przypadkowe wyciąganie tych pozostałych werteksów. Ja sobie zostawię na smooth i zacznijmy ten widelec giąć. Jeszcze mogę też ustawić właśnie zasięg tego tego kółka, które się nam tutaj pojawia, no. Jaki stopień ma być? Jak widzicie, teraz tego kółka nie widać, ale ono powiększa swój zasięg. Ustawię sobie może na taką troszeczkę bardziej precyzyjną wartość, powiedzmy 0,5. Mogę przesuwać to, po prostu zmieniać wartość. Wciskam lewym na tej tutaj wartości i przesuwam w prawo lub lewo. Albo ręcznie wpisuję 0,5 i zatwierdzam Enter. OK, więc działajmy dalej. Oczywiście co chwilę sobie możemy zerkać, obracając kamerę, jak nam to wyszło. No, jeszcze troszeczkę ma do poprawki ten widelec. Tak mega nam się tego kształtu nie udało zrobić. Ale spróbujmy jeszcze troszeczkę podociągać kilka miejsc. Wygląda już nieco lepiej. Sprawdźmy to sobie. Przejdźmy na Object Mode. Wyłączmy na chwilę rentgen. O! Nazwijmy go takim widelcem po przejściach, nie? Taki z wieloletnim użytkowaniem. Nie jest to jakoś mega precyzyjne, bo aktualnie nie mam widelca przed oczami. Też co by mogło wam pomóc? Na przykład widelec, jeśli chcielibyście też modelować sobie, to możecie sobie też sami wykonać zdjęcie widelca właśnie z góry i od boku i nakładać sobie po prostu ten obiekt na obrazki, żeby właśnie zrobić to precyzyjnie trochę. Mi taki troszeczkę kulawy wyszedł. Jeszcze może spróbuję go troszeczkę wyregulować jakoś. Może coś tutaj się uda jeszcze zrobić z tym. Sprawdźmy teraz. No, jeszcze tak nie do końca. Ale tak jak mówiłem, jest to tylko instruktaż po prostu, żebyście mieli obraz na to wszystko, jak to wygląda. Takie właśnie modelowanie. Co ewentualnie jeszcze możemy sobie, na przykład już wykorzystajmy tą siatkę, tą, tak jak wcześniej wspominałem, prowizoryczną, co wykonałem wzdłuż właśnie całej tej rączki. Może też troszeczkę wygnijmy sobie w tym miejscu ten widelczyk, czyli Edit Mode, Rentgen i powiedzmy z tego miejsca. Sp-
spróbuję sobie może troszeczkę w ten sposób jakoś, bo raczej niżej nawet bym powiedział. Można też oczywiście zaznaczać więcej troszeczkę naraz tych werteksów. I jak widać, tylko że jeśli zaznaczę więcej naraz, to one wszystkie względem siebie nie zmieniają, nie zaokrąglają się, tylko po prostu te, które są niezaznaczone. Więc może tutaj spróbujemy sobie troszeczkę zwiększyć zasięg tego, powiedzmy tak, dajmy na 2,4, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Coś takiego. O, myślę, że może być. Aha, i jeszcze jak zauważyliście, przy właśnie tego rodzaju edycji, właśnie tej edycji takiej proporcjonalnej, już nie muszę zaznaczyć wielu werteksów na raz, tylko wystarczy, że jeden i wszystkie będą reagować, które są tutaj w zasięgu, nie? No i wyszło nam coś takiego, taki troszeczkę wygięty ten wydelec jest. Ten sześcian sobie już usunę. Wychodzę z trybu rentgena. I tak oto wygląda ten nasz widelczyk. Piszcie w komentarzach, co wy o nim myślicie. Możecie też napisać, jakie następne obiekty na przykład mógłbym dla was wymodelować. Pokazać po prostu, jak to robić. Mogą to być albo z rysunków. Oczywiście na początku, z racji tego, że dopiero zaczynacie ze mną ten poradnik, możecie polecać jakieś łatwiejsze grafiki lub zdjęcia. Ewentualnie, jak chcecie, piszcie w komentarzach też, żebym może coś z głowy stworzył, bez wzorowania z obrazka. I zapraszam was serdecznie na kolejny poradnik, w którym ten widelec będziemy jeszcze bardziej za pomocą modyfikatorów doprowadzać do rzeczywistego wyglądu i w końcu zajmiemy się nakładaniem na niego materiałów, aż po ustawienia świateł i całej sceny oraz opcje renderowania, tak by mieć osiągnięty finalny efekt takiego naprawdę bardzo ładnie wykonanego widelca. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.